Witam Was, Przemek Woźniak, Piwniczka Piwo Żłopa, Carpe Craft. Dziś pinta. Pinta miesiąca, ale nie z tego miesiąca, tylko z lipca 2015. Mamy oczywiście świeżą warkę, nie z tą z lipca. Pinta miesiąca, jak najbardziej udane piwa, doceniane przez wielu. Co jedna, to można powiedzieć ciekawsza, lepsza. Być może też pokusimy się o to, aby była na stałe w Carpe Craft. A dziś próbujemy Hoplagi India Pale Lager. India Pale Lager, czyli wariacja na temat India Pale Ale i dolnej fermentacji lagerowej, dlatego taka niemiecko brzmiąca Hoplaga. 70 IBU, 6,5%, Plato 15,5. Więc całkiem solidnie, ale z tego co słyszałem, bardzo świeżo przede wszystkim i bardzo pijalnie. Zaraz sobie to sprawdzimy. Piwo bardzo fajnie się w ogóle leje, jak lager. Takie właśnie wysycenie jest w punkt. I bardzo mocny aromat, bo czuję go już z daleka. Cytrusowy, głównie cytrusowy, limonka, trochę grapefruit, albedo. Zachęca. Kompletnie nie przypomina lagera. Szczerze mówiąc, w ślepym teście podejrzewam, że wiele osób by oceniało to piwo jako lekkie India Pale Ale, może nawet American Pale Ale, takie właśnie bardzo pijalne. Trochę przypomina mi ostatnią beczkę Spaceshipa, którą mieliśmy. To właśnie American Pale Ale, takie lekkie, zachęcające. Piana, jak widać, dosyć mizerna. Kolor jasny, też odpowiadający właśnie bardziej kierunkowi lekkich Pale Ale. Bardzo mocno opalizujące, niemal mętne. Kolor taki lekko pomarańczowy. Lacing, jak widać, drobny, szybko spływa. Ale tak jak mówię, głównym atutem tego piwa jest to, że zachęca strasznie do wypicia. Podejrzewam, że nawet dla osoby, która pije na co dzień tylko lager, to też może się w te ramy wpasować, mimo że jest też chmielenie. Może to piwo docenić, zresztą widziałem między innymi po klientach, którzy próbowali Hoplagi wczoraj. No dobra, zobaczmy, Wasze zdrowie. Ma pewien lagerowy posmak, to od razu wyczuwać. Można porównać, że jest takie lekko właśnie wodniste, ale od razu uderza gorycz 70 IBU, więc jednak konkretnie. Raczej owocowa, związana właśnie z grapefruitem, albedo. Piwo jest chłodne, może nawet trochę chłodniejsze niż powinno być. Można jeszcze chwilę ogrzać, podejrzewam, że wtedy trochę zyska na treści. Przede wszystkim rzeczywiście bardzo pijalne. Ta lagerowa nuta taka, jakkolwiek ona jest określana, taka wodnista, która bardzo łatwo spływa, bardzo łatwo to piwo się wypija, jest obecna, ale jednocześnie jest fajnie nachmielone. Dlatego myślę, że i tak można porównać cały czas to do lekkiego American Pale Ale, mimo że tu jest jednak 15,5 lata. Z czasem trochę traci, trzeba przyznać. Coraz mniej tego aromatu. Goryczka jest bardzo fajna, bo nie zalega. Ona jest po prostu taka w punkt, po przełknięciu czuć na języku i od razu delikatnie suszy ten język, co wzmaga pijalność. Od razu chciałoby się wziąć kolejny łyk. I to jest główna zaleta tego piwa, podejrzewam. Cóż, no myślę, że bardzo fajne, udane India Pale Lager, bo to nie jest taki łatwy styl. Swego czasu, no, nie będę porównywał może, ale swego czasu piłem India Pale Lager zrobiony przez Browar Amber po godzinach seria. No to piwo nie było do wypicia. To piwo wypiłem może w 1/4. Bardzo mnie męczyło i kompletnie się nie nadawało do takiego właśnie sesyjnego wypicia piwka. Tutaj mamy wszystko, co powinno być. Jest lekki gaz, fajnie pijalne. Elementy lagera pozwalają na to, żeby wypić go dużo i szybko. A jednocześnie ma swoje parametry. Ma jednak te 6,5. Ma IBU na poziomie 70. Bardzo, bardzo fajne, udane piwko i to bardzo dobrze, bo zarówno Pinta, jak i Ale Browar, te browary sztandarowe, przez niektórych są uznawane za to, że już nic takiego ciekawego ostatnio nie robią. Nieprawda, okazuje się, że nowości też się sprzedają, nowości też są doceniane. Nie ma nudy w każdym razie. Także gratuluję tego piwa. Do zobaczenia następnym razem. Przemek Woźniak, Carpe Craft, Piwniczka Piwo Żłopa. Zajrzyjcie też na Facebook.